Witamy Was serdecznie po nieco dłuższej wakacyjnej przerwie w kolejnym odcinku serii Kontra Legem. Jak zwykle na wstępie serdecznie dziękujemy za komentarze, lajki i subskrypcje i oczywiście prosimy o więcej. Odcinek będzie dość obszerny czasowo, w związku z czym nie będziemy tracić czasu na długi wstęp. Zdecydowaliśmy się oznaczyć dzisiejszą audycję jako treści przeznaczone dla osób pełnoletnich w związku z dość drastycznymi zdarzeniami, które omówimy, a które tyczą się przemocy wobec dzieci. Przechodząc zatem do meritum, serdecznie Was pozdrawiamy, życząc wszystkiego dobrego i miłego odsłuchu. Robert Black urodził się 21 kwietnia 1947 roku w Grangemouth w hrabstwie Stirlingshire, około 20 mil od Edynburga, nad zatoką Firth of Forth. Jego matka, Jessie Hunter Black, 24-letnia panna, nie zgodziła się na nadanie synowi nazwiska ojca. Pracowała w fabryce, zarabiając marne grosze. Nie była w stanie zapewnić utrzymania dziecku i wychowywała go tylko przez 6 miesięcy. Kilkadziesiąt lat później Robert wspominał: nie wiem, czy tę decyzję wymusili na niej rodzice, czy ona po prostu mnie nie chciała. Nie wiem. Po roku Jessie wyszła za mąż za Francisa Halla i oboje wyemigrowali do Australii. Urodziła jeszcze 4 dzieci i zmarła tam w 1982 roku. Oto jak wspomina ją siostrzenica Francisa, Joyce Bonella. Jessie nie chciała, by ktokolwiek wiedział o jej dziecku ze stanu panińskiego. Nawet nie wiem, czy powiedziała komukolwiek, kto był ojcem tego chłopca. Robertem zaopiekowała się rodzina zastępcza, Jack i Margaret Tulip. Mieszkali w Kinlochleven, niedaleko Glencoe, w West Highlands. Robert przyjął ich nazwisko i mieszkał tam do 11 roku życia. Jack Tulip zmarł, gdy Robert miał 5 lub 6 lat. Niestety Robert nie miał żadnych wspomnień z dzieciństwa sprzed 5 roku życia. Dr. Badcock mówił w programie telewizyjnym Making a Monster: z pewnością jest jasne, że w bardzo młodym wieku przydarzyło mu się coś bardzo traumatycznego, o czym nigdy nie rozmawiał, prawdopodobnie w formie wykorzystywania seksualnego. To było coś, co tak go zaniepokoiło, że całkowicie się od tego odciął, odłączył. Sąsiedzi pamiętają Roberta jako ciągle posiniaczonego chłopca, co prowokowało przypuszczenia, że dziecko jest poddawane przemocy fizycznej. Jednak sam Robert nie pamięta, w jaki sposób do tego dochodziło. Nie przypomina sobie żadnego agresywnego zachowania ze strony Jacka. Czasem, gdy był niegrzeczny, Margaret zamykała go na klucz w pokoju lub zdejmowała mu spodnie oraz majtki i biła go pasem. Straszono Roberta, że w nocy pod jego łóżkiem jest potwór, który czeka, by go złapać. Miał również koszmary z wielkim włochatym potworem mieszkającym w pełnej wody piwnicy. Po takich nocach budził się w mokrym łóżku, a to powodowało kolejne kary i bicie. Choć zakompleksiony i stłamszony, w szkole często demonstrował swoją dominację nad innymi i agresję. Miał skłonność do napadów złości i niszczenia mienia. Nie miewał przyjaciół, ponieważ rówieśnicy tyranizowali go. W szkole znany był jako śmierdzący Robbie Tulip, ponieważ nie dbał o higienę. Wolał towarzystwo młodszych kolegów, nad którymi mógł łatwiej panować. Jego znajomy ze szkoły, Colin McDougall, wspominał go jako samotnika z tendencjami do znęcania się nad innymi. Inny kolega, Jimmy Minners, wspomina pewną sytuację, w której Robert pobił kalekiego chłopca. Dał temu chłopakowi niezły wycisk. Wyskoczył na niego na mostku, gdy tamten szedł do szkoły. Robert uderzył go pięścią, a potem kopał bez żadnego powodu. Lokalny policjant, Sandy Williams, wspominał: Black był dzikim chłopcem, którego nic nie obchodziło, żadnego szacunku dla autorytetu. Miał niebezpiecznego ducha i potrzebował uderzenia w ucho, aby go utrzymać w ryzach. Za zasłoną jego gwałtowności i agresji skrywał się narastający popęd seksualny. Wcześniej rozpoczął eksperymenty związane z własną seksualnością. Po wielu latach wciąż pamiętał swoje pierwsze doświadczenia, polegające na wkładaniu do odbytu różnych przedmiotów. Pierwszy raz zrobił to w wieku 8 lat. W 1990 roku policjanci znaleźli zdjęcia Roberta, przedstawiające owe odrażające praktyki. Na fotografiach Robert wkładał sobie w odbyt na przykład nogę od stołu, słuchawkę telefoniczną czy butelkę po winie. Fantazjował również o wydzielaniu kału na dłonie i rozsmarowywaniu go po swoim ciele. Zawsze też miał dziwne uczucie, że chciałby być kobietą. Nie miał jednak fantazji homoseksualnych. Już w wieku 5 lat konfrontował z koleżankami swoje genitalia. W wieku 7 lat, gdy uczęszczał do szkoły tańca Highland Dance, znacznie bardziej interesowało go zaglądanie dziewczętom pod spódnicę niż nauka tańca. W wieku 8 lat, opiekując się dzieckiem sąsiadki,
zdjął jej pieluchę, aby obejrzeć jej strefy intymne. Fascynowały go zarówno pochwy, jak i odbyt. Miał obsesję na punkcie odkrywania, jak duże są, ile mogą pomieścić. Fascynacja ta pogłębiała się wraz z wiekiem, a kary stosowane przez matkę w niczym nie pomagały. Robert kontynuował swoje lubieżne czyny, a w szczególności obnażanie się przed młodszymi koleżankami. Niektóre z dziewczynek, za słodycze, które kradł w lokalnych sklepach, godziły się na głaskanie jego penisa, podczas gdy on wkładał im palec do pochwy i osiągał satysfakcję seksualną. Te niezdrowe odruchy miały ogromny wpływ na całe życie Roberta. Margaret Tulip zmarła w 1958 roku. Black miał wtedy 11 lat i ponownie stracił matkę. Mimo, że znalazła się para, która chciała zaopiekować się Robertem, skierowano go do domu dziecka w Reading, niedaleko Falkirk. W wieku 12 lat Robert dokonał pierwszej nieudanej próby gwałtu. Tak wspomina tamto wydarzenie. Razem z dwoma innymi chłopcami zaprowadziliśmy pewną dziewczynę na pole. Tam zdjęliśmy jej majtki, podciągnęliśmy spódnicę i próbowaliśmy włożyć penisa do pochwy. Gdy to im się nie udawało, zadowolili się samym dotykaniem pochwy dziewczyny. Gdy Ray Wire, pioner w dziedzinie badania przestępców seksualnych, który przeprowadził z Blackiem serię wywiadów w latach 1990-93, spytał go, czy dziewczyna zgodziła się na to wszystko, odparł: zmusiłem ją do tego, wiesz jak. Po tym incydencie postanowiono przenieść młodego Roberta do innego zakładu. Robert wylądował w Red House Care Home w Musselboro, męskiego zakładu o wysokim rygorze. Był tam wykorzystywany seksualnie przez pracownika zakładu. Głównie dotyczyło to seksu oralnego. Wspominał potem: wsadził mi swojego penisa do ust, potem go dotykał. Raz próbował odbyć ze mną stosunek, jednak nie mógł osiągnąć erekcji. Robert już wcześniej utożsamiał seks z dominacją i poddaniem się. Teraz tylko to przekonanie wzmocniło się. Doszedł do wniosku, że powinien otrzymywać wszystko, na co ma ochotę, bez względu na to, co czuje osoba wykorzystywana. W trakcie pobytu w placówce Robert uczył się w Musselboro Grammar School. Był dobrym uczniem. Najbardziej interesowało go uprawianie sportów, zwłaszcza pływanie. Będąc wychowankiem Red House, często bywał w niedalekim Portobello. Znajdowały się tam dwa duże baseny, na których doskonalił swoje umiejętności pływackie. W lecie 1962 roku, dzięki pomocy lokalnych władz, Robert dostał pracę chłopca na posyłki. Opuścił zakład Red House i wynajął pokój w Greenock, na obrzeżach Glasgow. Przyznał, że w tym czasie molestował około 30 do 40 dziewczynek. Czasem spotykałem dziewczynki w mieszkaniach, do których miałem coś dostarczyć. Siadałem, rozmawiałem z nimi kilka minut. Potem zaczynałem ich dotykać. Czasami się udawało, czasami nie, mówił. Żadne takie zachowanie nie zostało oficjalnie zgłoszone. Gdy miał 17 lat, namówił 7-letnią dziewczynkę, by pojechała z nim do parku po kocięta. Zaprowadził ją do opustoszałego schronu przeciwlotniczego. Wprowadziłem ją do środka, przewróciłem i zacisnąłem ręce na jej gardle. Chyba ją troszkę przydusiłem, była nieświadoma. Gdy się uspokoiła, zdjąłem jej majtki i rozwarłem nogi. Wsadziłem w nią palec, wspominał Black. Gdy dziewczyna leżała na ziemi, Robert masturbował się nad nią. Nie przeszkadzało mu, że dziewczyna jest nieprzytomna, wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej go to podniecało. Porzucił ją tam, nie zastanawiając się nad tym, czy dziewczyna jest martwa. Znaleziono ją na ulicy, krwawiącą, płaczącą i zawstydzoną. Sprawa trafiła do sądu. Werdykt był zdumiewający. Robert został tylko upomniany. Psychiatrzy orzekli, że czyn ten był pierwszym i jedynym i nie ma najmniejszego wpływu na zdrowie psychiczne podejrzanego. Wkrótce potem Black przeniósł się do Grangemouth, gdzie zamieszkał u starszej pary i pracował dla firmy budowlanej. Zaczął spotykać się z Pamelą Hodgson, którą poznał w lokalnym klubie młodzieżowym. To była jego jedyna znana dziewczyna i spotykali się przez kilka miesięcy. Bardzo zaangażował się w ten związek i poprosił ją o rękę. Nawet po wielu latach pamiętał, jak wielkim wstrząsem dla niego był list od Pameli, w którym informowała go o końcu ich znajomości. Prawdopodobnie Pamela usłyszała plotki o Robercie i jego dziwnych praktykach seksualnych lub sama zaczęła tych praktyk doświadczać. Gdy w 1992 roku Robert stanął przed sądem oskarżony o morderstwo trzech dziewczynek, zeznając, starał się oczyścić Pamelę z jakichkolwiek podejrzeń. Powiedzcie Pameli, że to nie jej wina. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Mimo, że spotykając się z Pamelą, nie molestował żadnych dziewczynek, jego fascynacje nie ustały.
W 1966 roku właściciele mieszkania Blacka odkryli, że molestował ich 9-letnią wnuczkę, gdy odwiedzała ich dom. Eksmitowali go, ale nie powiadomili policji, chcąc oszczędzić swojej wnuczce dalszej traumy. Jako że w małych miasteczkach plotki szybko się roznoszą, Black stracił wkrótce potem pracę i został zmuszony do opuszczenia Grangemouth. Wrócił do Kinlochleven. Wynajął pokój u państwa, którzy mieli 7-letnią córkę. Tutaj znowu zaczął molestować dziecko, ale tym razem rodzice dziewczynki wezwali policję. W 1967 roku Robert został skazany na rok pobytu w zakładzie poprawczym w Polmont Borstal w Brightons, niedaleko Grangemouth, który specjalizował się w szkoleniu i rehabilitacji młodych przestępców. Chociaż później mówił swobodnie o każdym aspekcie swojej młodości i okresie dojrzewania, w tym o nadużyciach seksualnych, jakich doznał w domu opieki Red House, odmówił dyskusji na temat Polmont Borstal, mówiąc, że przysiągł sobie, że nigdy więcej nie zostanie uwięziony. Doprowadziło to do spekulacji, że mógł tam zostać brutalnie skrzywdzony. We wrześniu 1968 roku, 6 miesięcy po zwolnieniu z Polmont Borstal, Black przeniósł się do Londynu, gdzie znalazł kwaterę w pobliżu stacji King's Cross. W latach 1968-1970 podejmował różne dorywcze prace. Jedną z nich była praca jako ratownik na basenie Hornsey. Uwielbiał przyglądać się małym, pływającym dziewczynkom. W nocy włamywał się na teren basenu i pływał. Często fantazjował, wsadzając sobie w odbyt kij od szczotki. Po oskarżeniu o próbę molestowania został zwolniony, ale do skazania nie doszło. Wówczas też Black zaczął kolekcjonować pornografię dziecięcą. Robert w wolnym czasie uwielbiał grać w rzutki. Odwiedzał Three Crowns pub na Stamford Hill, gdzie zyskał opinię niezłego gracza. Mimo częstego przebywania wśród ludzi, był samotnikiem. Oto jak wspomina go Michael Collier, były właściciel Baring Arms w Islington. Przez cały ten czas często bywał w moim barze, jednak nigdy nie nazwałbym go kolegą. Często grał w rzutki lub stał przy automatach do gry. Był dziwnym typem. Często jego zachowanie irytowało innych gości, zwłaszcza kobiety. Nigdy nie mówił o sobie, o swoich zainteresowaniach, nigdy nie przyłączał się do żadnej rozmowy. Były mistrz świata w rzutkach, Eric Bristow, poznał Roberta na jakimś amatorskim turnieju. Robert był samotnikiem. Nigdy nie widziano go w towarzystwie kobiety. Nie był tego typu facetem. On po prostu regularnie przychodził do baru i grał w rzutki, opowiadał Bristow. W Three Crowns w 1972 roku poznał Edwarda i Kathy Rayson. Państwo Rayson mieli wolny pokój na poddaszu i postanowili udostępnić go nowemu znajomemu. Rodzina polubiła Roberta. Zawsze płacił czynsz w terminie, wspólnie jadali obiady i od czasu do czasu chodzili do jego pokoju, żeby posłuchać muzyki lub pograć w karty, ale z reguły rzadko go widywali. Chociaż Eddie Rayson mówił, że był dla niego trochę jak ojciec, Black nigdy nie rozmawiał z nim o sprawach osobistych ani o swojej przeszłości. Syn państwa Rayson, Paul, tak wspomina Roberta. Był trochę dziwny. Gdy dorastaliśmy, przezywaliśmy go śmierdzący Bob, ale jako lokator był idealny. W zasadzie był kimś więcej niż tylko lokatorem, ale przyjacielem bym go nie nazwał. Nie był typem osoby, z którą chce się być blisko. Raysonowie pamiętają, że Black był zapalonym fotografem i czasami żartobliwie nazywali go David Bailey, nawiązując do wybitnego brytyjskiego fotografa. Później okazało się, że jedną z jego ulubionych rozrywek były wizyty nad morzem lub na placach zabaw, na których często bywały małe dzieci, i filmowanie ich podczas zabawy lub robienie im zdjęć. Black pozostał lokatorem Raysonów aż do aresztowania w 1990 roku. W połowie lat 70. Black kupił białego vana marki Fiat, aby móc zarabiać jazdą na życie. W 1976 roku rozpoczął pracę w firmie Poster Dispatch and Storage Limited z siedzibą w Hoxton, której flota dostarczała przesyłki na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii i Europy kontynentalnej. Jako samotnik doskonale czuł się za kierownicą. Pracował tam przez następne 10 lat. Był bardzo dobrym i lubianym pracownikiem. Często brał długie trasy za kolegów, którzy woleli ten czas spędzać ze swoimi rodzinami. Pracując jako kierowca, Black zyskał wiedzę na temat brytyjskiej sieci drogowej, co pozwoliło mu wkrótce porywać dzieci w całym kraju i pozbywać się ich ciał setki kilometrów od miejsca ich uprowadzenia. Aby zmniejszyć ryzyko bycia zidentyfikowanym przez naocznych świadków, często zmieniał wygląd, na przemian zapuszczając brodę, potem goląc się, od czasu do czasu strzygł głowę na łyso,
Posiadał również kilkanaście par okularów w różnych oprawach. Tylne szyby vana zakrywał czarnymi zasłonami. Pierwszego morderstwa Black dopuścił się na 9-letniej Jennifer Cardy, którą uprowadził i zamordował 12 sierpnia 1981 roku. Cardy ostatni raz widziana była przez matkę o 13:40, gdy wyjechała rowerem do przyjaciela w Ballindery w hrabstwie Antrim w Irlandii Północnej. Nigdy tam nie dotarła. Kilka godzin później czerwony rower Jennifer został odkryty niecały kilometr od jej domu przy żywopłocie przykryty gałęziami i liśćmi. Poszukiwania wspomagane przez 200 wolontariuszy nie dały rezultatu. 6 dni później dwóch wędkarzy odkryło ciało Cardy w zbiorniku w McKee's Dam w Hillsborough, 16 mil od jej domu. Patolog stwierdził ślady nadużyć seksualnych na ciele i bieliźnie Cardy. Sekcja zwłok wykazała, że zmarła z powodu utonięcia, ale widoczne były też ślady duszenia. Zegarek, który miała na sobie, zatrzymał się o godzinie 17:40. Lokalizacja ciała, obszar między Belfastem a Dublinem, doprowadziła policję do podejrzeń, że morderca znał ten teren. Zbiornik, w którym znaleziono jej ciało, znajdował się w pobliżu trasy odwiedzanej przez kierowców długodystansowych i był widoczny z zatoczki, w której przystawali, co sugerowało, że jej zabójca mógł intensywnie podróżować na tej trasie. O jej morderstwo nie podejrzewano nikogo. Nie znaleziono żadnych dowodów ani wskazówek. 30 lipca 1982 roku 11-letnia Susan Maxwell wybrała się na mecz w tenisa z przyjaciółką Alison Rayburn. Państwo Maxwell mieszkali na farmie na obrzeżach Cornhill-on-Tweed, małej wioski po angielskiej stronie granicy angielsko-szkockiej. Boisko do tenisa znajdowało się po stronie szkockiej w Coldstream, około 2 mile od domu Susan. Gdy minęły 4 godziny, odkąd Susan wyszła z domu, Liz, matka dziewczynki, zdecydowała się wyjść córce na spotkanie. Jednak ani w klubie tenisowym Lenel, ani w drodze powrotnej na farmę nie było śladu Susan. Telefon do matki przyjaciółki Susan szybko wykazał, że jej córka rozstała się z koleżanką w drodze do domu. Zaczęłam wtedy panikować, powiedziała Liz, a Fordyce, jej mąż, powiedział, żeby natychmiast zadzwonić na policję. Po raz ostatni Susan była widziana o 16:30, przechodząc przez most nad rzeką Tweed. Nikt nie zauważył momentu jej zniknięcia. Trzeciego dnia po zniknięciu Susan policjanci zaczęli przeszukiwać okolicę. Po apelu policji z Northumbrii do poszukiwań przyłączyło się prawie 2/3 populacji Cornhill. W szczytowym momencie pracowało 300 funkcjonariuszy policji. Wykorzystano też psy poszukiwawcze. Przeprowadzono dokładne przeszukanie wszystkich nieruchomości zarówno w Cornhill i Coldstream, jak i ponad 80 mil kwadratowych terenu. Sam Fordyce codziennie wychodził z ekipami poszukiwawczymi. Jednak nikt nie znalazł żadnego śladu. Maxwellowie nagłośnili sprawę w mediach w przekonaniu, że utrzymanie Susan w oku opinii publicznej może być korzystne. W piątek, 13 sierpnia, Liz i Fordyce rozmawiali w Radio 2 o porwaniu Susan i apelowali do opinii publicznej o informacje. Kiedy wrócili, czekała na nich policja. Liz wspomina, on, oficer, powiedział, że znaleźli małą dziewczynkę. I pamiętam, że nie użył słowa martwą. Powiedział tylko, ta mała dziewczynka nie żyje. I wtedy ogarnął mnie chłód. Ciało Susan znalazł niejaki Arthur Meadows, kierowca ciężarówki. Było przykryte zaroślami i znajdowało się w rowie obok zatoczki na drodze A518 w Loxley, na obrzeżach Atoxeter w Midlands, 250 mil od miejsca, w którym Susan została uprowadzona. Upalne lato sprawiło, że ciało uległo znacznemu rozkładowi i Susan można było zidentyfikować jedynie na podstawie jej dokumentacji dentystycznej. Patolog nie był nawet w stanie ustalić dokładnej daty i przyczyny śmierci. Ciało było ubrane, z wyjątkiem butów i bielizny. Maxwell była związana i zakneblowana taśmą klejącą, a jej bielizna została usunięta i złożona pod głową, co sugerowało wątek seksualny, jednak oficjalnie nigdy nie zostało to stwierdzone. Koroner ustalił, że Maxwell zmarła wkrótce po tym, jak została uprowadzona. Ponieważ ciało Susan zostało znalezione w Staffordshire, tamtejsza policja kierowała dochodzeniem, współpracując z siłami Northumbrii. Świadkowie ostatniego spaceru Susan zostali ponownie przesłuchani, a osoby, które były w okolicy, w której znaleziono ciało Susan, zostały zlokalizowane i wypytane. Zdjęcia dziewczyny były szeroko rozpowszechniane. Odwiedzano hotele i kempingi w celu uzyskania informacji o osobach odwiedzających ten obszar w czasie morderstwa, które następnie przesłuchano.
Przeprowadzono wywiady z kierowcami firm transportowych działających między Szkocją a Staffordshire. Niejaki Mark Ball twierdził, że widział małą dziewczynkę pasującą do opisu Susan, uderzającą rakietą tenisową w kasztanowy Triumph Saloon 2000 w dniu uprowadzenia. Jego zeznania zostały ostatecznie odrzucone przez policję. Po prawie roku dochodzenie zaczęło się kończyć. Baza zawierała około 500 tysięcy ręcznie zapisanych kart indeksowych. Policja znalazła się w ślepej uliczce. Niestety, jak to często bywa, potrzeba było kolejnego morderstwa, by zdobyć nowe informacje i wznowić śledztwo. 8 lipca 1983 roku w nadmorskim kurorcie Portobello na przedmieściach Edynburga 5-letnia Caroline Hogg spędziła miły dzień na przyjęciu urodzinowym u swojej przyjaciółki. Po powrocie do domu wraz z matką Annette odprowadziła babcię na przystanek autobusowy. Caroline i Annette wróciły do domu na Beach Lane około 7 wieczorem. Ponieważ nie było jeszcze późno, Caroline uprosiła matkę, by ta pozwoliła jej pobawić się jeszcze choć przez 5 minut na pobliskim placu zabaw. O 19.15 Annette wysłała swego syna Stewarta, by przyprowadził Caroline, która trochę się spóźniała. Jednak Stewart nigdzie nie znalazł swojej siostry. Wtedy na poszukiwania wyruszyła cała rodzina. Również nie znaleźli żadnego śladu Caroline. Przed godziną 20 zawiadomiono policję. Okazało się, że wielu ludzi widziało Caroline. Niektórzy też widzieli ją w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Mężczyzna ten podobno obserwował Caroline na placu zabaw. Potem widziano ich wspólnie w wesołym miasteczku Fun City. Policja szybko zorganizowała grupy poszukiwawcze. Caroline została porwana w piątek, a do niedzieli policja miała już ponad 600 ochotników, którzy przeszukiwali każdy centymetr okolicy Portobello w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów. Tydzień później liczba ta wzrosła do około 2000 lokalnych wolontariuszy i 50 członków Royal Highland Fusiliers, a zakres poszukiwań rozszerzono na cały Edynburg. Była to największa akcja poszukiwawcza przeprowadzona kiedykolwiek w Szkocji. Niczego nie znaleziono. Caroline, podobnie jak Susan, została przetransportowana wiele mil na południe. Do 10 lipca zniknięcie Hogg było głównym tematem w całej Wielkiej Brytanii. 9 znanych policji pedofilów zostało zidentyfikowanych jako przebywających w Portobello 8 lipca. Wszyscy jednak zostali wyeliminowani z dochodzenia. W przeciwieństwie do Maxwellów, Annette i John Hogg rozmawiali z mediami tylko raz, na konferencji prasowej, na której John błagał porywacza. Po prostu przyprowadź ją z powrotem. Proszę, pozwól jej wrócić do domu. Płacząca Annette powiedziała opinii publicznej: naprawdę za nią tęsknimy. Ja bardzo za nią tęsknię. Wydawało się, że nie ma żadnych śladów, jak szczerze powiedział prasie superintendent Ronald Stoker. Obawiam się, że na tym etapie musimy tylko powiedzieć, że w ogóle nic nie znaleźliśmy. Ciało Caroline zostało znalezione 18 lipca w zatoczce w pobliżu autostrady M1 w Twycross w Leicestershire, niedaleko autostrady A444, która prowadzi z Northampton do Coventry. Miejsce to oddalone było około 300 mil od miejsca, w którym ostatni raz widziano dziewczynkę żywą i 24 mile od miejsca, w którym znaleziono ciało Susan Maxwell. Minęło 10 dni, odkąd Caroline zniknęła i znów nie ustalono przyczyny śmierci z powodu upałów, które bardzo przyspieszyły rozkład zwłok. Caroline zidentyfikowano po opasce na włosy i medalioniku. Tym razem motyw zbrodni był aż nadto wyraźny. Dziewczynka była kompletnie naga. Działalność owadów sugerowała, że ciało zostało umieszczone w miejscu, w którym zostało znalezione 12 lipca lub później. Tego dnia Black dostarczył przesyłkę do Bedworth. Hogg pozostawała w furgonetce Blacka przez co najmniej 24 godziny. Dostarczył on plakaty do Glasgow kilka godzin po uprowadzeniu i zatankował swój van w Carlisle wczesnym rankiem następnego dnia. Po odkryciu ciała Hogg, konferencja starszych detektywów Staffordshire i Leicestershire jednogłośnie stwierdziła, że zabójcy Hogg i Maxwell to ta sama osoba, w dużej mierze ze względu na odległość między miejscem uprowadzenia a miejscem odkrycia. Morderstwo Cardi nie było wiązane z tą serią aż do 2009 roku. Ze względu na odległości pomiędzy miejscami uprowadzeń a lokalizacjami znalezienia ciał, policja podejrzewała, że morderca pracował jako kierowca ciężarówki lub furgonetki lub jako przedstawiciel handlowy
co wymagało częstych podróży do miejsc zlokalizowanych w Scottish Borders, jednym z 32 rejonów administracyjnych Szkocji. Obie dziewczyny były związane i prawdopodobnie padły ofiarą napaści seksualnej przed morderstwami. Ze względu na geograficzny i okolicznościowy charakter przestępstw, zabójca był najprawdopodobniej oportunistą. Na podstawie tego, że dziewczynki porwano w piątek, policja wysnuła także wniosek, że morderca był prawdopodobnie związany z harmonogramem dostaw lub produkcji. Po odkryciu ciała Maxwell w sierpniu 1982 roku skontaktowano się z licznymi firmami transportowymi mającymi powiązania między Szkocją a Midlands of England, tak zwanym sercem Anglii, a kierowców zapytano o ich miejsce pobytu w dniu jej uprowadzenia. Ta linia dochodzenia została powtórzona po odkryciu ciała Hogg, ale w obu przypadkach nie przyniosła rezultatów. Portobello przesłuchiwano świadków. Wielu widziało zaniedbanego, łysiejącego mężczyznę, ubranego w okulary wrogowej oprawce, obserwującego bawiącą się Hogg, następnie podążającego za nią do pobliskiego, wesołego miasteczka. 14-letnia dziewczyna Jennifer Booth widziała Hogg siedzącą z tym człowiekiem na ławce. Booth słyszała odpowiedź Hogg: tak, proszę, na jakieś pytanie zadane jej przez mężczyznę, zanim oboje poszli do wesołego miasteczka, trzymając się za ręce. Tam mężczyzna zapłacił 15 pensów za jazdę Caroline na karuzeli i przyglądał się jej. Jeden ze świadków powiedział policji, że gdy wychodzili z Fun City, Caroline wydawała się przerażona. W Leicestershire funkcjonariusze siedzieli tygodniami przy A444 i zapisywali numery rejestracyjne przejeżdżających samochodów. Sporządzano listy potencjalnych podejrzanych. Przeszukiwano domy ludzi przebywających tej nocy na promenadzie, w Czasowiczów aż z Australii proszono o przysłanie rolek z aparatów lub filmów, które zrobili w Portobello. Zbadano bilety parkingowe wydane w Edynburgu, zrekonstruowano ostatnie chwile przed uprowadzeniem w mediach i sporządzono portret pamięciowy niechlujnego człowieka, co w efekcie przyniosło ponad 600 nazwisk potencjalnych sprawców. Obiecujący trop wyszedł od państwa Flynn, którzy widzieli niebieskiego Forda Cortinę z mężczyzną i wystraszoną młodą dziewczyną. Przesłuchano około 20 tysięcy kierowców niebieskich Cortin. Niestety okazało się to fałszywym tropem. Na początku lata 1984 roku policja znajdowała się w podobnej sytuacji jak rok wcześniej. Byli sumienni, zebrali ogromną ilość informacji, ale nie mieli żadnych prawdziwych tropów, żadnych podejrzanych. Ze względu na oczywiste podobieństwa w morderstwach Susan i Caroline, komendanci z czterech zaangażowanych obecnie sił, Northumbria, gdzie uprowadzono Susan, i Staffordshire, gdzie ją znaleziono, oraz Edynburga, gdzie Caroline została uprowadzona, i Leicestershire, gdzie znaleziono jej ciało, podjęli decyzję, że śledztwo w sprawie morderstw powinno zostać przekształcone we wspólne dochodzenie. W lipcu 1983 roku dowództwo objął zastępca komendanta policji Northumbria Hector Clark. Od samego początku Clark miał wykorzystać komputery do pomocy w dochodzeniu. Wszystkie informacje dotyczące obu morderstw dzieci były początkowo rejestrowane w systemie archiwizacji kart, który zawierał ponad 500 tysięcy kart indeksowych dotyczących samej sprawy Maxwell. Clark, mając na uwadze krytykę niedawnego śledztwa w sprawie rozpruwacza z Yorkshire, Petera Sutcliffe'a, które zostało zalane informacjami przechowywanymi w systemie archiwizacji kart, pomyślał, że skomputeryzowane dochodzenie byłoby najbardziej efektywne. To wiązało się jednak z przypisaniem wszystkich ręcznych plików do komputerowej bazy danych. Dochodzenie w sprawie Hogg miało być wprowadzane do tej samej bazy w miarę postępu. Pomysł był słuszny, ale ponieważ uznano, że konwersja wsteczna plików zajmie zbyt dużo czasu, napisano program komputerowy wyłącznie do dochodzenia w sprawie Caroline Hogg, a rejestry sprawy Maxwell miały pozostać na papierze. Jednak do stycznia 1987 roku wszystkie informacje dotyczące morderstw wiązanych z Blackiem zostały wprowadzone do nowo utworzonego systemu informatycznego Holmes, Home Office Large Major Inquiry System, a koszty jego wdrożenia kosztowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 250 tysięcy funtów. Informacje były na bieżąco wprowadzane do systemu, a siły policyjne w całym kraju mogły sprawdzać wszystkie dane na bieżąco. Wiele informacji uzyskano także dzięki trzem poufnym infoliniom założonych w 1984 roku. W wyniku śledztwa w sprawie zabójstw rozwiązano przy okazji kilka niepowiązanych przestępstw, również te związane z wykorzystywaniem dzieci. 26 marca 1986 roku 10-letnia Sarah Jane Harper stała się kolejną ofiarą.
w Morley na przedmieściach Leeds około godziny 20, gdy kończył się odcinek popularnego serialu Coronation Street, Jackie, matka Sary, poprosiła dzieci, by kupiły bochenek chleba w sklepie na rogu ulicy. Sara zgłosiła się na ochotnika. Biorąc 1 funta od matki i 2 puste butelki po lemoniadzie, aby otrzymać depozyt, Sara opuściła swój dom w Brunswick Place i udała się do K&M Stores na Peel Street, nieco ponad 100 metrów od jej domu. Właścicielka K&M, pani Champaneri, pamiętała wizytę Sary. Dziewczyna oddała butelki i kupiła bochenek białego chleba oraz 2 paczki chipsów. Wyszła ze sklepu 7:55 i wkrótce potem 2 znajome dziewczyny widziały Sarę idącą do domu w stronę zaułka używanego przez miejscowych jako skrót. Potem zniknęła. Około godziny 8:15 Jackie zaczęła się martwić, ponieważ podróż do sklepu zajmowała zwykle około 5 minut. Matka myślała, że Sara guzdra się, jedząc chipsy w zaułku, ale wysłała siostrę Sary, Claire, by jej poszukała. Kiedy Claire wróciła bez wieści o siostrze, rodzina wyszła na poszukiwania. O 9:00 Jackie Harper zgłosiła zaginięcie córki na policji w West Yorkshire. Natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Do przeszukania przydzielono ponad 100 funkcjonariuszy policji. Przeprowadzono dochodzenia od domu do domu w całym Morley, przeszukano ponad 3000 nieruchomości, rozdano ponad 10 tysięcy ulotek i uzyskano 1400 zeznań świadków. Przeszukanie okolicznych terenów zostało wsparte przez 200 lokalnych ochotników, a podwodne jednostki przeszukały zbiorniki w pobliskim Tingley. Wyczerpujące dochodzenie przeprowadzone przez policję w West Yorkshire wykazało, że w miejscu uprowadzenia Harper znajdował się biały furgon Ford Transit. Widziano 2 podejrzanych mężczyzn kręcących się w pobliżu trasy, którą Harper szła do sklepu na rogu, a jeden z nich był krępy i łysiejący. Pamiętając o możliwości porwania i zamordowania Harper, policja West Yorkshire wysłała teleks do wszystkich sił w całym kraju, prosząc o przeszukanie wszystkich miejsc, w których wcześniej odkryli ofiary morderstw dzieci. Na konferencji prasowej 3 kwietnia matka Sary, Jackie, zwróciła się bezpośrednio do porywacza, aby ujawnił miejsce pobytu jej ciała, mówiąc: „Chcę ją tylko z powrotem, nawet jeśli nie żyje. Gdyby ktoś po prostu zadzwonił i powiedział nam, gdzie jest jej ciało”. David Mould wspominał, jak spacerował z psem nad rzeką Trent w Nottingham 19 kwietnia, kiedy zauważył coś unoszącego się w rzece. Myślałem, że to kawałek worka, a potem prąd obrócił go i zdałem sobie sprawę, że to ciało. Mould za pomocą kija zdołał przeciągnąć ciało na brzeg. Następnie wezwał policję. Później ustalono, że Sara Harper została umieszczona w rzece w okolicach skrzyżowania numer 24 autostrady M1, 71 mil od miejsca jej uprowadzenia, kiedy jeszcze żyła. Sekcja zwłok wykazała, że zmarła od 5 do 8 godzin po tym, jak ostatnio widziano ją żywą, a przyczyną jej śmierci było utonięcie. Urazy twarzy, czoła, głowy i szyi najprawdopodobniej pozbawiły ją przytomności przed wrzuceniem do wody. Harper była również ofiarą brutalnej napaści seksualnej, a obrażenia wewnętrzne patolog określił jako po prostu straszne. Jej pochwa i odbyt zostały brutalnie spenetrowane. Kilka dni po znalezieniu ciała Harper, kolejny świadek skontaktował się z policją w West Yorkshire, aby powiedzieć, że około godziny 21:15, 26 marca, ujrzał białą furgonetkę z krępym, łysiejącym mężczyzną, stojącym przy drzwiach pasażera zaparkowaną w pobliżu rzeki Soar. Ponieważ Soar jest dopływem Trent, a opis pojazdu i kierowcy odpowiadał opisowi uzyskanemu od mieszkańców Morley, śledczy potraktowali te relacje poważnie. Black zatankował swoją furgonetkę w Newport Pagnell następnego popołudnia i prawdopodobnie zawiózł Harper do Radcliffe-on-Soar i wrzucił jej ciało do rzeki późnym wieczorem w dniu jej uprowadzenia lub we wczesnych godzinach następnego dnia. Zdając sobie sprawę z prawdopodobieństwa, że morderca Harper podróżował autostradą M1 przed pozbyciem się jej ciała w rzece i że podczas tej podróży musiałby zatankować swój pojazd, funkcjonariusze policji w West Yorkshire i Nottinghamshire przesłuchali personel i kierowców na wszystkich stacjach paliw na autostradzie M1 między Woolley, West Yorkshire i Trowell w Nottinghamshire, pytając, czy 26 lub 27 marca zauważyli coś niezwykłego.
Personel jednej ze stacji zauważył białą furgonetkę Transita wieczorem 26 marca, ale nie potrafiono podać dokładnego opisu kierowcy. Jackie Harper, podobnie jak Liz Maxwell, żywo pamięta, jak powiedziano jej o odkryciu ciała jej córki. Oficer powiedział, czy zechciałabyś zrobić filiżankę herbaty? A ja tylko powtarzałam, czy możesz powiedzieć, co masz mi do powiedzenia? Wiedziałam, dlaczego tam byli, to było oczywiste, ale nie powiedział mi, po prostu mówił dalej o tej cholernej herbacie. Wszystko, co chciałam, żeby powiedział, to tak, znaleźliśmy ją. To Terry Harper, ojciec Sary, były mąż Jackie, musiał zidentyfikować ciało swej córki. To było gorsze niż się spodziewałem, powiedział. Po zabójstwie Sary Harper w polowanie na sprawcę zaangażowanych zostało już 6 sił policyjnych. Hector Clark zachował ogólne dowództwo nad dochodzeniem, tworząc nową siedzibę w Wakefield jako łącznik między lokalnymi jednostkami. 21 kwietnia 1986 roku szef Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Philip Corbett, był gospodarzem spotkania na szczycie w Scotland Yardzie, aby omówić najlepsze sposoby wymiany informacji między siłami zaangażowanymi w obławę oraz zbadać potencjalne powiązania z 19 innymi nierozwiązanymi morderstwami dzieci. W spotkaniu uczestniczyli wyżsi funkcjonariusze z 16 brytyjskich sił policyjnych. Na tym etapie dochodzenie kosztowało już ponad 1 000 000 funtów. Jednym z rezultatów tego spotkania było to, że śledczy skontaktowali się z FBI z prośbą o sporządzenie profilu psychologicznego mordercy. W styczniu 1988 roku brytyjscy śledczy otrzymali od FBI opis psychologiczny zabójcy. Ten profil opisywał zabójcę jako białego mężczyznę w wieku od 30 do 40 lat, prawdopodobnie bliżej 40, który był klasycznym samotnikiem. Ten przestępca byłby zaniedbany z wyglądu i otrzymał mniej niż 12 lat formalnej edukacji. Prawdopodobnie mieszkał sam w wynajętym mieszkaniu w dzielnicy niższej klasy średniej. Z profilu tego wynika również, że motywacja zabójstw dzieci była seksualna. Sprawca miał fiksację na punkcie pornografii dziecięcej, zachowywał pamiątki od swoich ofiar i najprawdopodobniej angażował się w nekrofilię ciał swoich ofiar krótko po ich śmierci przed ich utylizacją. Początkowo śledztwo w sprawie zabójstwa Sary Harper było prowadzone jako osobne dochodzenie. Detektyw John Steinthorpe, szef Wydziału Policji w Leeds South w West Yorkshire, wyrażał wątpliwości co do tego, że zniknięcie Harper było powiązane ze zniknięciem Maxwell i Hogg. W jednym z wywiadów powiedział, że chociaż nie zaprzeczyłby takiej możliwości, uważa, że porywacz miał bliskie, osobiste powiązania z Morley. Po znalezieniu jej ciała w rzece Trent zrewidował swoją opinię. Liczne podobieństwa łączyły morderstwa Sary Harper z zabójstwem Maxwell i Hogg. Były to białe kobiety przed okresem dojrzewania, uprowadzone z północnej Anglii i znalezione zamordowane w Midlands. Wszystkie 3 ofiary zostały odkryte w odległości 26 mil od Ashby de la Zouche. Zwłoki były niespecjalnie zakamuflowane. Pomimo tych podobieństw, kilku śledczych, podobnie jak Steinthorpe, początkowo wątpiło, czy zabójstwo Harper powinno być powiązane z serią. Mimo to utrzymywano bliskie powiązania ze wspólnym dochodzeniem w sprawach Maxwell i Hogg, aby wszystkie drogi podejścia pozostawały otwarte. Morderstwo Harper zostało formalnie powiązane z serią w listopadzie 1986 roku. Z bazy Holmes policja wytypowała do dalszego dochodzenia osoby skazane za poważne przestępstwa seksualne wobec dzieci, to jest zabójstwo, uprowadzenie lub usiłowanie uprowadzenia lub nieprzyzwoitą napaść. Wszystkie siły policyjne Wielkiej Brytanii zostały poproszone o sprawdzenie swoich baz danych pod kątem osób, które otrzymały wyrok skazujący za którekolwiek z tych przestępstw w ciągu 10 lat od zabójstwa Susan Maxwell w 1982 roku. To ograniczyło liczbę osób do sprawdzenia do 40 tysięcy ludzi. Nazwisko Blacka nie figurowało na liście, ponieważ jego jedyne skazanie miało miejsce w 1967 roku. Po 8 miesiącach dochodzenia w sprawie Harper, inspektor policji Jej Królewskiej Mości zdecydował połączyć wszystkie 3 sprawy w jednej bazie danych. To było gigantyczne zadanie. Operacja trwała 3 lata i w lipcu 90 roku zadanie zostało ostatecznie zakończone. Okazało się jednak, że nie było możliwości sprawdzenia skuteczności bazy danych. Po raz kolejny, podobnie jak w poprzednich śledztwach w sprawie seryjnego morderstwa, szczęście okazało się kluczowym czynnikiem w zatrzymaniu. Jak powiedział Clark, kiedy już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości,
Najlepszą szansą na złapanie odpowiedzialnego za morderstwa człowieka było jego ponowne uderzenie. Clark dodał: moją największą nadzieją było jednak to, że zostanie złapany zanim posunie się za daleko i zabije kolejną dziewczynkę. 14 lipca 1990 roku w miejscowości Stowe na Galashiels Road zniknęła kolejna ofiara. 6-letnia Mandy Wilson wyszła z domu do swojej koleżanki. Gdy szła ulicą, David Herx, 53-letni emerytowany naczelnik poczty, jeden z jej sąsiadów, zauważył, jak obok dziewczynki zatrzymuje się niebieski transit i otwierają się drzwi od strony pasażera. Kierowca wysiadł z furgonetki, rzekomo po to, aby wyczyścić przednią szybę, gdy 6-letnia córka sąsiada Herxa minęła jego pole widzenia. David akurat nachylił się nad swoją kosiarką, by oczyścić ostrza, gdy zobaczył, jak stopy dziewczyny podnoszą się z chodnika. Następnie wyprostował się i spostrzegł, jak kierowca pojazdu pośpiesznie wpycha coś przez drzwi pasażera, po czym wdrapuje się na siedzenie kierowcy, uruchamia silnik i szybko zawraca w stronę Edynburga. Natychmiast, zdając sobie sprawę z powagi wydarzeń, zapisał numer rejestracyjny i model furgonetki, po czym pobiegł do domu matki uprowadzonego dziecka, która zawiadomiła policję. W ciągu kilku minut zjawiło się 6 policyjnych pojazdów, a wśród funkcjonariuszy był też ojciec porwanej dziewczynki, który był właśnie na służbie. Kiedy Herx opisywał furgonetkę funkcjonariuszom, zauważył, jak jedzie w ich kierunku i wykrzyknął: to on, to ta sama furgonetka. Oficer wskoczył na drogę, zmuszając auto do zatrzymania się. Kierowca wykonał gwałtowny skręt, zanim się zatrzymał. Wspominał tamte wydarzenia David Herx. Oficerowie natychmiast zatrzymali kierowcę, który przedstawił się jako Robert Black. Oto jak wspomina tamten moment pan Wilson, ojciec Mandy. Krzyczałem do Blacka: to moja córka, co jej zrobiłeś, ty draniu? Ale on wcale nie reagował, nie wywarło to na nim żadnego wrażenia. Mógłbym go wtedy udusić, ale nie to wtedy mnie interesowało najbardziej. Gdzie moja córka? Gdzie ona jest? Czy jest żywa? Czy może już martwa? Podbiegłem do samochodu, za siedzeniem w stercie szmat wyczułem ciało. Nie potrafię opisać tego, co czułem, gdy rozwijałem te szmaty. Zobaczyłem jej czerwoną twarz. Była rozgrzana i brakowało jej powietrza. Była bardzo przerażona. Nie była w stanie nic powiedzieć, nawet gdy zerwałem jej taśmę zakrywającą usta. Zanim Robert związał Mandy, zakleił jej usta taśmą i zawinął w szmaty i zaczął dobierać się do niej. Gdy Wire spytał Roberta, jak mógł zrobić coś tak okropnego tej małej dziewczynce, Robert odpowiedział: wcale o niej nie myślałem. Wiesz, nie zastanawiałem się, co ona musi przeżywać. Gdyby umarła, byłby to czysty przypadek. W drodze na komisariat w Selkirk Black powiedział: to było jak uderzenie krwi do głowy. Zawsze lubiłem małe dziewczynki, odkąd byłem chłopcem. Związałem ją, bo chciałem ją zatrzymać, dopóki nie zostawię paczki. Chciałem ją puścić. Black twierdził, że nękał swoją ofiarę tylko trochę. Lekarz stwierdził, że została poddana poważnej napaści seksualnej. Dziewczyna była w stanie zlokalizować zatoczkę na autostradzie A7, w której Black ją wykorzystał. Intencją Blacka było szybkie dokonanie zaplanowanej dostawy do Galashiel przed dalszym wykorzystaniem i prawie na pewno zabiciem swojej ofiary. Na komisariacie w Selkirk Black przyznał się do napaści seksualnej na dziewczynę. Został oskarżony o porwanie i zatrzymany w areszcie. Gdy czekał na zaplanowane na 16 lipca pojawienie się w sądzie szeryfa Selkirk, detektyw, zauważając podobieństwa między porwaniem w Stowe a 3 zabójstwami dzieci, powiadomił Hektora Clarka o aresztowaniu Blacka. 16 lipca Clark wyruszył z Wakefield, aby przesłuchać Blacka na komisariacie policji w Edynburgu w St. Leonards. Robert stał się pierwszym podejrzanym Clarka, ponieważ modus operandi był uderzająco podobny do tego w przypadku Susan, Caroline i Sary. Oto jak wspominał pierwsze spotkanie z Robertem pan Hector Clark. Powoli podniósł na mnie wzrok, instynktownie poczułem, że to ten facet. Od samego początku byłem tego pewien. Wszystko mi o tym mówiło, nawet jego zapach. Poza tym, że był łysy, wyglądał dokładnie tak, jak go sobie wyobrażałem. Chociaż odpowiedzi Blacka w tym krótkim wywiadzie były w większości jednosylabowe, Clark miał poczucie, że Black był człowiekiem, którego szukał od 1982 roku. Robert miał teraz stanąć przed sądem w Edynburgu za uprowadzenie Mandy i został przeniesiony do więzienia Soulton. Przeszukanie furgonetki Blacka ujawniło urządzenia do krępowania, w tym różne liny, taśmy, kaptury,
aparat Polaroid, odzież dziewczęcą, materac i wybór pomocy seksualnych. Black twierdził, że podczas swoich długodystansowych dostaw zatrzymuje się po drodze i zanim się masturbuje, ubiera ubranka dla dzieci. Nie podał natomiast żadnego wiarygodnego wyjaśnienia dla pomocy seksualnych. Na prośbę szkockich detektywów została również przeszukana kwatera Blacka w Stamford Hill przez Metropolitan Police. Znaleziono tam kolekcję pornografii dziecięcej w formie czasopism, książek, fotografii, filmów i nagrań wideo przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, które Black, jak twierdził później, kupił w Europie kontynentalnej. Znaleziono także kilka elementów odzieży dziecięcej, poplamioną nasieniem gazetę z Nottingham, opisującą próbę uprowadzenia Teresy Thornhill w 1988 roku oraz różne pomoce seksualne. Wyznaczony obrońca Herbert Kerrigan i prokurator z Edynburga zlecili badania psychiatryczne Blacka, które zostały przeprowadzone przez wybitnych fachowców. Oba raporty były bezkompromisowe w odniesieniu do dewiacji Blacka i skłonności do dzieci. Proces o uprowadzenie i napaść seksualną rozpoczął się 10 sierpnia 1990 roku. Black był sądzony przed Lordem Donaldem MacArthurem Rossem w Sądzie Najwyższym w Edynburgu. Proces trwał jeden dzień. Dowody w sprawie były przytłaczające. W oświadczeniu wstępnym obrońca Kerrigan oświadczył, że jego klient przyzna się do wszystkich zarzutów. Lord Advocate of Scotland, Lord Fraser of Carmilly, przedstawił następnie fakty sprawy, określając narzędzia znalezione w furgonetce Blacka jako wyraźny znak premedytacji i powołując się na zeznanie lekarza, że dziewczyna przetrzymywana, związana i zakneblowana w śpiworze prawdopodobnie udusiłaby się w ciągu 15 minut, gdyby nie została uratowana. Zadaniem obrony było maksymalne złagodzenie kary. W swojej mowie końcowej adwokat Roberta, Herbert Kerrigan, podkreślił, że Black interesował się małymi dziewczynkami, jednak nigdy wcześniej żadnej z nich nie zaatakował. Zrobił to po raz pierwszy, a porwanie było nieplanowane i Black zamierzał uwolnić dziewczynę po napaści. Chciał tylko spędzić z Mandy trochę czasu. Nie miał zamiaru robić jej krzywdy, a już na pewno nie chciał jej zabić. Ponadto Robert doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jest zagrożeniem. Chciał wziąć udział w jakimś programie leczenia, który by mu pomógł. Wszystkie argumenty obrony zostały przez sąd odrzucone. Sędzia uznał, że porwanie zostało przeprowadzone z chłodną kalkulacją i nie był to przypływ gorącej krwi, jak twierdził oskarżony. 10 sierpnia 1990 roku Lord MacArthur Ross ogłosił wyrok, wyrażając także uznanie dla Davida Herxa, którego czujność doprowadziła do aresztowania Blacka. Wskazując Roberta na dożywocie, Ross powiedział, że duży wpływ na niego miała opinia psychiatrów, którzy doszli do wniosku, że Black był i pozostanie ekstremalnym zagrożeniem dla dzieci. Jakiekolwiek odwołania i wnioski o wcześniejsze zwolnienie miały nie być przyjmowane, póki nie będzie pewności co do braku zagrożenia ze strony jego osoby. We wrześniu 1990 roku Black ogłosił zamiar odwołania się od wyroku dożywocia, ale później zaniechał tego kroku. W listopadzie 1990 roku został przeniesiony do więzienia w Peterhead. Dwa tygodnie po procesie w Stowe Clark przeprowadził drugi, rejestrowany wywiad z Blackiem. Do przeprowadzenia wywiadu wyznaczył Andrew Watta i Rogera Ora. Robert rozpoczął już odsiadywanie dożywotniego wyroku, więc była szansa, że zacznie mówić o innych przestępstwach. Sam Black bardzo poważnie potraktował te rozmowy. W 6-godzinnym wywiadzie swobodnie omawiał swoje wczesne doświadczenia seksualne, masturbację, eksperymenty z różnymi formami samookaleczania i pociąg do małych dzieci. Dokładnie opisał związek z Pamelą Hodgson, opowiadał, jak był molestowany jako dziecko, mówił o zamiłowaniu do noszenia ubrań młodych dziewcząt i przyznał się do popełnienia napaści seksualnej na ponad 30 młodych dziewcząt w latach od 60. do 80. Był w dużej mierze niekomunikatywny, odpowiadając na pytania, nawet luźno odnoszące się do wszelakich nierozwiązanych morderstw i zaginięć dzieci, ale powiedział, że zwabił dwie młode dziewczyny do swojej furgonetki w Carlisle pod pretekstem zapytania o drogę pod koniec 85 roku, a następnie pozwolił im odejść, gdy pojawili się świadkowie. W późniejszych etapach wywiadu obaj mężczyźni kierowali przesłuchanie na temat uprowadzenia i morderstwa dziecka, szczególnie w odniesieniu do zabójstwa Caroline Hogg. Poinformowali Blacka, że policja już ustaliła, że był w Portobello w dniu uprowadzenia Hogg i dysponuje zeznaniami naocznych świadków oraz rachunkami ze stacji benzynowej. Gdy tylko rozmowa schodziła na temat morderstw trzech małych dziewczynek, Robert Black po prostu milczał.
Orr zestawił portret pamięciowy wykonany po uprowadzeniu Hogg z fotografią Blacka z początku lat 80., wskazując na bezsprzeczne podobieństwa. Odpowiedzi Blacka stały się wtedy wymijające i monosylabowe. Poproszony pod koniec wywiadu o przyznanie się, by zakończyć cierpienie rodzin, nie odpowiedział. Pomimo faktu, że informacje zebrane w tym wywiadzie niewiele pomogły w śledztwie, po zakończeniu rozmowy Clark powiedział kolegom: "To nasz człowiek, postawiłbym na to swoje życie." Detektywi rozpoczęli intensywne i żmudne starania, aby zebrać wystarczające dowody w celu przekonania koronnej służby prokuratorskiej do wszczęcia postępowania przeciwko Blackowi, z rozsądną szansą na uzyskanie wyroków wskazujących. Zgodnie z prawem Black odmówił współpracy w śledztwie. Detektywi musieli prześledzić ostatnie 8 lat życia Roberta Blacka. W przypadku jakiegokolwiek innego człowieka byłoby to zadanie prawie niewykonalne. Jednak Robert pracował w firmie transportowej. Śledczy skontaktowali się z firmą PDS LTD, aby ustalić, czy dokumenty podróży mogą potwierdzić jego miejsce pobytu w kluczowych datach związanych z dochodzeniem. Black kupował benzynę za pomocą kart kredytowych, a rachunki przedstawiał następnie w firmie, by uzyskać zwrot kosztów. PDS miał rachunki w kilku firmach naftowych, które umożliwiały kierowcom kupowanie paliwa. Śledczy uzyskali 7 milionów odcinków kart kredytowych zarchiwizowanych na mikrofilmach zawierających szczegóły zakupów paliwa opłaconych tą metodą w każdym z oddziałów firm naftowych w całym kraju w latach 1982-1986. W Newcastle upon Tyne zespół oficerów przeszukał je w poszukiwaniu podpisu Blacka, starając się dokładnie określić, kiedy i gdzie kupił paliwo. W archiwach firmy nadal znajdowały się także harmonogramy dostaw. Śledczy odkryli, że Black odbył zaplanowane dostawy do obszarów, w których doszło do uprowadzeń w odpowiednich datach, a paragony za paliwo potwierdzały, że tankował blisko miejsc, w których każda dziewczyna została uprowadzona w dniu jej zaginięcia. Śledczy odkryli również, że w powrotach do Londynu z długodystansowych dostaw do północnej Anglii lub Szkocji Black regularnie sypiał w domu w Donisthorpe, który należał do syna właścicieli jego kwatery, nieopodal miejsca, w którym odkryto wszystkie trzy ciała. Detektywi z Leeds odkryli również, że podczas regularnych dostaw do Morley Black często spał w swojej furgonetce blisko domu Sary Harper. Żmudne poszukiwania zaowocowały. Od października 90 roku śledczy zaczęli odkrywać konkretne dowody. Ustalili, co Black robił 30 lipca 82 roku, gdy uprowadzono Susan Maxwell. W PDS okazało się niestety, że wszelkie notatki dotyczące tras przejazdów kierowców zostały zniszczone miesiąc wcześniej, zgodnie z polityką firmy. Jednak pozostały dane dotyczące zarobków pracowników. Właśnie dzięki temu ustalono, że między 18 lipca a 4 sierpnia Robert jechał z Londynu do miasteczka położonego gdzieś w Szkocji. Z kwitów za paliwo wynikało, że Black tankował białą furgonetkę Fiata na południe od Coldstream, tuż przed zniknięciem Susan i ponownie na północ od Coldstream po jej uprowadzeniu. Najszybszą trasą między stacjami była A687, prowadząca bezpośrednio przez Coldstream. Po powrocie do bazy Robert oznajmił, że wracając do Londynu wybierał mniej uczęszczane drogi. Wybrał drogę A50. Zwłoki Susan znaleziono w Staffordshire przy trasie A518, niedaleko drogi A50. W podobny sposób udowodniono morderstwo Caroline Hogg. Z notatek PDS wynikało, że 8 lipca 82 roku Robert miał dostarczyć przesyłkę do Mills i Allen w Pierce Hill, miasteczka położonego nieco ponad milę od Portobello. Kwity za paliwo wykazały, że tankował w Belfort. By dotrzeć do Pierce Hill, musiał przejechać przez Portobello. Lekarze sądowi ustalili, że morderca przetrzymywał Caroline około 4 dni martwą lub żywą, co czyni 12 lipca dniem, w którym jej ciało mogło zostać porzucone. Tego dnia Black dostarczył plakaty do Bedworth, nieco ponad 10 mil od miejsca, gdzie znaleziono ciało Caroline. Nie można było jednoznacznie ustalić, kiedy dziewczynka zmarła. Poszlaki w sprawie Sary Harper były równie mocne. 26 marca, w dniu jej uprowadzenia, Black dostarczył plakaty do magazynu zaledwie 150 metrów od miejsca, w którym ostatnio widziano Sarę. Tankował również paliwo przy trasie A453, prowadzącej do Nottingham. Tam też znaleziono zwłoki dziewczynki. Dowody były niepodważalne. Przy okazji detektywi dowiedzieli się o innej sytuacji. 23 lub według innych informacji 28 kwietnia 1988
w dystrykcie Nottingham w Radford. 15-letnia Teresa Thornhill wracała z lokalnego parku z chłopakiem, Andrew Bistonem. W drodze powrotnej do domu para rozstała się na końcu Norton Street. Thornhill zauważyła niebieską furgonetkę Transita, zwalniającą i zatrzymującą się przed nią. Wysiadł z niej mężczyzna. Zapytał Teresę, czy umie naprawiać silniki. Dziewczyna zaprzeczyła i poszła dalej. Po chwili mężczyzna złapał ją i zacisnął ręce na jej ustach i talii i próbował wciągnąć ją do pojazdu. Nigdy nie zapomnę jego owłosionych rąk, spoconych dłoni, śmierdzącej pod koszulki. Chwycił mnie bardzo mocno, nie mogłam się wyrwać. Zaczęłam wzywać pomocy. Szukałam czegoś, czym mogłabym go uderzyć. Nie było niczego w zasięgu ręki. W końcu uderzyłam go między nogi, wspomina Teresa. Udało się jej też zrzucić napastnikowi okulary. Na szczęście przyjaciel Teresy, Andrew, usłyszał jej krzyki i podbiegł do furgonetki krzycząc: puść ją, ty gruby, pieprzony draniu! Napastnik nie miał innego wyboru, jak porzucić swoją ofiarę i uciec. Thornhill i Biston pobiegli do domu dziewczyny i poinformowali jej rodziców, co się stało. Natychmiast zgłosili próbę uprowadzenia policji w Nottinghamshire, która przesłuchała oboje nieletnich. Opisali niedoszłego porywacza jako zaniedbanego, otyłego, łysiejącego i mocno zbudowanego mężczyznę w wieku od 40 do 50 lat i około 175 cm wzrostu. Próby uprowadzenia nie powiązano z zabójstwami trojga dzieci i nie została ona zgłoszona Clarkowi ani śledczym z obławy krajowej, pomimo faktu, że wszyscy policjanci w Wielkiej Brytanii byli proszeni o zgłaszanie incydentów tego rodzaju. Stało się tak prawdopodobnie ze względu na wiek niedoszłej ofiary. Teresa była prawie dorosłą kobietą. Wyglądała jednak na młodszą. Była niska, miała dziecięcą figurę, bez makijażu. Nie wyglądała jak jej nastoletnie rówieśniczki. Gdyby wzięto to pod uwagę, z pewnością detektywi połączyliby te przypadki. Wtedy Teresa stałaby się bardzo ważnym świadkiem. Potrafiła wszak opisać napastnika. Do grudnia 1990 roku zespół dochodzeniowy zadecydował, że zgromadził wystarczającą ilość poszlak, aby przekonać prokuraturę, by uznała Blacka winnym morderstw. Jednak nie było żadnego świadka ani istotnego dowodu kryminalistycznego, który mógłby powiązać Roberta z morderstwami. On sam też do niczego się nie przyznawał. Postanowili jeszcze raz przesłuchać Blacka, tym razem bardziej stanowczo. Jednak Robert przez 3 dni odmawiał jakichkolwiek zeznań. Szanse na wygrany proces były nikłe i śledczym musiały wystarczyć zebrane poszlaki. W maju 1991 roku policja przedłożyła raport prokuraturze koronnej, która miała zdecydować, czy wszcząć postępowanie. W marcu 1992 prawnicy koronni zdecydowali, że dowody są wystarczające do osądzenia Blacka za 3 morderstwa i usiłowanie uprowadzenia Teresy Thornhill. Na konferencji prasowej, która odbyła się 11 marca, Hector Clark poinformował prasę, że z upoważnienia koronnej służby prokuratorskiej przeciwko Robertowi Blackowi wszczęto postępowanie karne. Jednak zanim sprawa zostanie rozpatrzona, miną jeszcze 2 lata. W okresie od lipca 1992 roku do marca 1994 odbyło się kilka przesłuchań przedprocesowych. Oprócz faktu, że istniały 22 tony dowodów, które trzeba było udostępnić obronie do zbadania, zaistniało także wiele problemów prawnych. Po pierwsze, należało wyjaśnić kwestie jurysdykcyjne, biorąc pod uwagę, że zbrodnie popełniono w 2 krajach w ramach różnych procedur prawnych. Dodatkowo prokuratura chciała przedstawienia morderstw jako serii, wbrew stanowisku obrony. Wreszcie uprowadzenie Mandy Wilson stało się przedmiotem gorącej debaty. Prokuratura musiała przedstawić to jako dowód wyjątkowego modus operandi pozwanego, podczas gdy obrona chciała, aby zostało ono wyłączone z postępowania. Przedstawienie przestępstwa z przeszłości jako dowodu popełnienia obecnego przestępstwa nazywane jest dowodem podobnego faktu i zawsze budzi kontrowersje. Na przedostatniej rozprawie przygotowawczej w styczniu 1994 roku sędzia William McPherson orzekł przeciwko wnioskom obrony o sądzenie Blacka w każdym przypadku oddzielnie, a także orzekł o zezwoleniu prokuratorze na przedstawienie podobnych dowodów między sprawami. Orzeczenia przedprocesowe zostały wydane na korzyść prokuratury. Zabroniono tylko przedstawienia dowodów z przesłuchania Blacka przez detektywów Watta i Ora z sierpnia 90 roku. Ponieważ większość ze swych zbrodni Robert popełnił na terenie Anglii, tam też miał być sądzony. Rozprawa mogła się wreszcie rozpocząć.
13 kwietnia 1994 roku Robert stanął przed sądem w Moot Hall w Newcastle przed sędzią McPhersonem. Nie przyznał się do winy za każdy z 10 zarzutów porwania, morderstwa, usiłowania porwania i uniemożliwienia legalnego pochówku zwłok. John Milford, prowadzący z ramienia prokuratury, rozpoczął mowę otwierającą o 2 po południu. Chciał wykazać, że morderstwa Susan Maxwell, Caroline Hawk i Sary Harper oraz uprowadzenie Teresy Thornhill były częścią serii popełnionej przez tę samą osobę i że tą osobą musiał być Black. Nie było dowodów kryminalistycznych ani przyznania się do winy ze strony samego oskarżonego, więc sprawa miała być oparta na dowodach, które co prawda poszlakowe, były nadal bardzo mocne. Black był we wszystkich punktach uprowadzenia i miejscach, w których zwłoki zostały porzucone w zbieżnych datach i czasie, opisy świadków pasowały do ówczesnego wyglądu Blacka, prowadził on także dokładnie takie typy furgonetek, jakie były widziane na miejscach zdarzeń w krytycznym czasie i dodatkowo przyznał się już do uprowadzenia w stół, które nosiło dokładnie ten sam typ modus operandi, co przestępstwa, za które jest oskarżany. Te morderstwa, powiedział Milford, są tak niezwykłe, a punkty podobieństwa są tak liczne i osobliwe, że wydaje się, że można bezpiecznie wywnioskować, że wszystkie były dziełem jednego człowieka. A tym jednym człowiekiem, jak mogą udowodnić przytłaczające dowody, był Robert Black. Milford przeszedł następnie do zarzutu uprowadzenia Teresy Thornhill. Ten przypadek miał wyraźnie te same cechy, co poprzednie uprowadzenia. Milford powiedział sądowi, że tego samego dnia Black dostarczał plakaty do firmy w Nottingham niebieskim tranzytem, a opis napastnika, który Teresa przekazała policji, pasował do zdjęć Blacka z tamtego okresu. W pokoju Blacka znaleziono gazetę z 1988 roku z artykułem o próbie uprowadzenia. Teresa powiedziała również policji, że jej napastnik silnie i nieprzyjemnie pachniał. Dzieci Raysonów nadały swojemu lokatorowi przydomek Śmierdzący Bob, a Eric Malt, były szef Blacka w PDS, powiedział sądowi, że jego pracownicy narzekali, że Black jest brudasem i cuchnie. Następnie prokurator wyjaśniał, w jaki sposób policja zebrała dowody, które wskazywały na pobyt Blacka we wszystkich miejscach uprowadzeń i miejscach porzucenia zwłok w najistotniejszych momentach. W kolejnych dniach wysłuchano świadków opisujących okoliczności związane z uprowadzeniem i późniejszym odkryciem każdej ofiary. Sądowi odczytano również zeznania matek ofiar, a także zeznania patologów, którzy badali zwłoki. Po zapoznaniu się ze szczegółami porwań i morderstw, krewni 3 ofiar morderstwa otwarcie płakali w sądzie. Black rzadko wykazywał zainteresowanie przez cały czas trwania postępowania, zazwyczaj pozostając bez wyrazu. Jednym z przesłuchanych był także James Fraser, ekspert kryminalistyki, który zbadał ponad 300 przedmiotów znalezionych w furgonetce Blacka i jego londyńskiej kwaterze. Fraser przyznał, że w ponad 1800 porównaniach mikroskopowych nie ustalono żadnego związku między Blackiem a 3 ofiarami. Ekspert powiedział też, że przerwa między przestępstwami a aresztowaniem oraz fakt, że Black kupił furgonetkę, w której został aresztowany w 1986 roku, sprawia, że ustalenie powiązań z morderstwami będzie raczej mało prawdopodobne. Ostatnimi świadkami oskarżenia byli detektywi z policji biorącej udział w obławie. Zeznawali 29 kwietnia, a większość ich zeznań opisywała zakres śledztwa podczas gdy Black był na wolności oraz żmudne dochodzenie w celu zebrania dowodów. Ostatnim detektywem, który zeznawał, był Hector Clark. Powiedział, że nazwisko Blacka nigdy nie zostało wprowadzone do bazy danych Holmes podczas obławy, z powodu jego wyroku skazującego przed datą wyznaczoną dla osób, w przypadku których uznano dalsze dochodzenie za uzasadnione. Clark podsumował, że w swojej 39-letniej karierze nie mógł sobie przypomnieć żadnych innych przypadków, w których dzieci były uprowadzane, zabijane, a ich ciała transportowano na znaczne odległości, po czym stwierdził: nie sądzę, aby kiedykolwiek prowadzono większe dochodzenie w sprawie przestępstwa w Wielkiej Brytanii. Komputer zawierał dane ponad 187 tysięcy osób, ponad 220 tysięcy pojazdów i wywiady z prawie 60 tysiącami osób. Spekulowano, w jaki sposób Ronald Twites poprowadzi linię obrony. Z pewnością oskarżenie nie posiadało dowodów kryminalistycznych, ani nie otrzymano żadnej pomocy od samego oskarżonego. Ale również Black nie zaoferował żadnego alibi, z którego mogłaby skorzystać obrona, ani innych alternatywnych podejrzanych. Adwokat miał trudne zadanie.
nie wypierał się tego, że Robert Black był niebezpiecznym zboczeńcem, jednak to automatycznie nie czyniło go mordercą. Twites powiedział, że Black stał się kozłem ofiarnym zdesperowanej policji, która po 8-letnim śledztwie nie dotarła dalej niż do miejsca, w którym zaczęli. Ta seria przypadków, powiedział obrońca, cuchnie porażką, rozczarowaniem i frustracją. Kiedy Black został aresztowany za uprowadzenie w stół, funkcjonariusze zabrali się do pracy nad analizą całego jego życia, z całkowitym lekceważeniem wszystkiego, co nie pasowało do ich obrazu wydarzeń. Twites powiedział ławie przysięgłych o wcześniejszych wyrokach skazujących Blacka w Szkocji, a także wspomniał o pedofilskiej pornografii znalezionej w pokoju Blacka. O porwaniu Mandy Wilson powiedział: sędzia uznał za stosowne skazać go na dożywocie. Nikt nie może być tym zaskoczony i każdy musi to pochwalić. Długoletnie zainteresowanie Blacka dziećmi jest dodatkowo potwierdzone przez zbiory pornografii w jego domu. To odrażające i obrzydliwe. Jednakowoż Twites stwierdził: Robert całe życie interesował się małymi dziewczynkami. Później karmił swoje zainteresowania pornografią. Jest on odrażającym człowiekiem. Nie jestem tutaj, by zapewniać o przyjaźni do tego człowieka, jednak nie znaleziono żadnych dowodów łączących go z morderstwami dziewczynek. Wszystko to tylko teoria. Sprawy te ciągnęły się już długo przed tym, jak Robert został zatrzymany i przyznał się do porwania Mandy Wilson. 12 maja strony przedstawiły końcowe argumenty. Prokurator Milford opisywał okoliczności aresztowania Blacka w 1990 roku i przytoczył poszlaki przedstawione w trakcie procesu, a także podkreślił fakt, że nie istniały żadne fizyczne dowody, ale tylko z powodu przerwy między przestępstwami a aresztowaniem Blacka. Odnosząc się do argumentu obrony, że obecność Blacka w pobliżu miejsc porwań i porzucania zwłok w zbieżnych datach była zwykłym zbiegiem okoliczności, Milford stwierdził, że gdyby twierdzenie obrony było prawdziwe, byłby to, jak się wyraził, zbieg okoliczności, które zakończyłby wszystkie zbiegi okoliczności. Następnie Milford zażądał od ławy przysięgłych wydania werdyktu winy. Twice stwierdził, że policja w zasadzie nie szukała żadnych innych podejrzanych, a sam Black nie mógł pamiętać szczegółów wydarzeń sprzed kilkunastu lat. Obrońca przekonywał, że morderca lub mordercy dziewczynek pozostają na wolności. Próbując przekonać ławy przysięgłych, wezwał jako głównego świadka Thomasa Bola, który zeznał, że w dniu uprowadzenia Susan widział młodą dziewczynę uderzającą rakietą tenisową w bordowy triumf. Powiedział, że w samochodzie były dwie lub trzy osoby, a kierowcą był nastolatek z rzadką brodą. Kiedy policja okazała fotografię Susan, powiedział, że jest pewien, że to dziecko, które widział. Sharon Binney zeznała, że widziała samochód podobny do Triumfa 2000 w tym samym miejscu, o którym wspominał Thomas Ball. Alan Day, Peter Armstrong, Joan Jones i jej mąż również mieli widzieć wtedy ten samochód. Michelle Robertson była wtedy małą dziewczynką, widziała dziwnego i śmierdzącego mężczyznę w niebieskim Fordzie Escorcie. Kevin Catherall i Ian Collins zeznali, że widzieli tego mężczyznę w czerwonym Fordzie. W zasadzie zeznania te nic nie wniosły do sprawy. Obrońca dramatycznie zwracał się do ławy przysięgłych. Pytanie brzmi, czy można udowodnić, że Black ewoluował z molestującego w mordercę? Nie ma w tym nic automatycznego. Prokuratura przeprowadziła tu swoją sprawę od początku do końca, nie ujawniając wam ważnej tajemnicy. Sekret polega na tym, że nie ma dowodów przeciwko Blackowi. We wtorek, 17 maja, w swoim ostatnim przemówieniu sędzia McPherson prosił ławę przysięgłych o odrzucenie emocji lub osobistej niechęci do oskarżonego podczas ustalania werdyktu i nieprzesądzanie jego winy z powodu wyroku skazującego w 90 roku za uprowadzenie i napaść seksualną na dziecko. Polecił przysięgłym skupić się na dowodach przedstawionych na rozprawie i zdecydować, czy zazębiające się podobieństwa między przedstawionymi sprawami są wystarczające, aby przekonać ich o winie Blacka, zanim przypomniał im, że jakiekolwiek wnioski dotyczące winy na podstawie jednego zarzutu nie mogą określić winy w pozostałych 9 zarzutach, nad którymi mieli debatować. Następnie jury otrzymało surowe instrukcje, aby nie czytać gazet, nie oglądać telewizji i nie wykonywać jakichkolwiek rozmów telefonicznych przed zakończeniem obrad w celu rozważenia werdyktu. Obrady trwały 2 dni. Werdykt ławy przysięgłych został ogłoszony 19 maja 1994 roku o godzinie 10. Robert Black został uznany winnym 3 porwań, 3 zabójstw, 3 zarzutów niedopuszczenia do legalnego pochówku zwłok i
w odniesieniu do Teresy Thornhill jednego zarzutu usiłowania uprowadzenia. Sędzia McPherson wydał wyrok dożywotniego więzienia za każdy z zarzutów morderstwa, dodając: proponuję publicznie zalecić, aby minimalny okres obowiązywania każdego z tych wyroków wynosił 35 lat. Wyroki miały być odbywane jednocześnie. Wydając wyrok, sędzia McPherson opisał Blacka jako sprawcę przestępstw, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną zapomniane, a które przedstawiają człowieka w najgorszej postaci. Black pozostał niewzruszony po otrzymaniu wyroku, ale gdy wyprowadzono go z ławy oskarżonych, odwrócił się do 23 policjantów, którzy tam byli, i powiedział: dobra robota, chłopcy. Black został następnie przewieziony do więzienia Wakefield, aby rozpocząć karę w oddziale segregacyjnym jako więzień kategorii A. Proces kosztował około 1 000 000 funtów. Robert mógł się starać o wcześniejsze zwolnienie w 2029 roku. Natychmiast po wydaniu tych wyroków ponad 20 detektywów biorących udział w obławie, którzy byli obecni przy wydawaniu wyroku, zwróciło się do prasy zebranej przed Moot Hall, a Hector Clark stwierdził: tragedią jest los tych trojga pięknych dzieci, które nigdy nie powinny były umrzeć. Zapytany o jego osobiste uczucia wobec Roberta Blacka, Clark stwierdził: Black jest człowiekiem najgorszego rodzaju, ale nie jest już dla mnie ważny. Nie obchodzi mnie on. Po procesie Blacka pod adresem Hectora Clarka została skierowana fala krytyki medialnej. O dziwo dołączyli do niej także koledzy po fachu, a w szczególności nadinspektor John Stainthorpe, który kierował dochodzeniem w sprawie Sary Harper. Stainthorpe zarzucał Clarkowi, że zbyt wąsko zdefiniował swoje parametry w systemie Holmes i że gdyby uwzględnił wówczas wszystkie przestępstwa seksualne, Black byłby od razu podejrzanym pierwszej kategorii, a przynajmniej byłby w systemie. Black powinien był zostać aresztowany lata temu z jego historią i wyrokami, mówił detektyw. Clark bronił się przed prasą i opinią publiczną. Po prostu nie mogliśmy sprawdzić wszystkich, powiedział. To spowodowałoby przeciążenie systemu w niemożliwym do zarządzania stopniu. 8-letnie ogólnokrajowe dochodzenie, którego kulminacją było aresztowanie Roberta Blacka w 1990 roku, okazało się jednym z najdłuższych, najbardziej wyczerpujących i kosztownych brytyjskich śledztw w sprawie morderstwa w XX wieku. Całkowity koszt dochodzenia szacuje się na 12 milionów funtów. Robert Black odwołał się od wyroku z 1994 roku. Jego apelacja została rozpatrzona przed Lordem Taylorem w sądzie apelacyjnym w dniu 20 lutego 1995 roku i odrzucona. W lipcu tego samego roku został zaatakowany w swojej celi w więzieniu Wakefield przez dwóch współwięźniów, którzy polewali go wrzącą wodą zmieszaną z cukrem, tłukli go nogą od stołu, a następnie dźgali go w plecy i szyję zaimprowizowanym nożem. Najbliższy przyznania się do którejkolwiek ze swoich zbrodni, Black był na krótko przed procesem w 1994 roku, kiedy Ray Wire, wspominany już specjalista od przestępstw na tle seksualnym, zapytał, dlaczego nigdy nie zaprzeczył żadnemu z postawionych mu zarzutów. Black odpowiedział: ponieważ nie mogłem. Nigdy jednak nie przyznał się do winy za żadne z morderstw, za które został skazany lub podejrzany, i odmówił współpracy ze śledczymi. Według Wire'a głównym powodem była kwestia utrzymania kontroli. Jest typem osoby, dla której wszystko zależy od władzy i kontroli. Posiadanie informacji o tym, co zrobił, daje mu moc. Nie ma ochoty uspokajać swojego sumienia i nie zamierza rezygnować z jedynej rzeczy, która daje mu władzę nad bólem, jaki cierpią rodziny jego ofiar, podsumował Wire. W dniu 15 grudnia 2009 roku Black otrzymał wezwanie do stawienia się przed sądem w Irlandii Północnej w sprawie napaści na tle seksualnym i zabójstwa Jennifer Cardi w 1981 roku. Został oskarżony następnego dnia. Proces rozpoczął się w sądzie koronnym w Armagh 22 września 2011 roku. Był sądzony przed sędzią Ronaldem Weatherupem i przyznał, że mógł przebywać w Irlandii Północnej w dniu uprowadzenia Cardi, ale nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Poszlaki świadczące o winie Blacka za zabójstwo Cardi zostały uzyskane przez śledczych z Irlandii Północnej przeszukujących rachunki za benzynę. W sumie 560 tysięcy w archiwach jego byłego pracodawcy w celu ustalenia miejsca pobytu Blacka w datach związanych z porwaniem i morderstwem. Proces Blacka rozpoczął prokurator Toby Hedworth. Przedstawiono dowody potwierdzające, że Black był w pobliżu Bolindery w dniu uprowadzenia Jennifer. Rejestr wynagrodzeń potwierdzający, że Blackowi zapłacono 50 funtów,
które były przekazywane tylko kierowcom, którzy realizowali dostawy do Irlandii Północnej, oraz księga zamówień potwierdzająca dostawy w pobliżu Ballindarry w dniu uprowadzenia. Black był jednym z zaledwie dwóch pracowników PDS, którzy chcieli podróżować do Irlandii Północnej z powodu kłopotów na tej trasie, a rejestry podróży wszystkich innych kierowców zatrudnionych w firmie eliminowały ich z grona podejrzanych. Dokumentacja wykazała również, że w noc uprowadzenia Black wsiadł na nocny prom z Irlandii Północnej do Liverpoolu, a nazajutrz zatankował swoją furgonetkę w Coventry w drodze do Londynu. Starając się zdyskredytować twierdzenie prokuratury, że Black realizował dostawy do Irlandii, obrońca David Spence zasugerował, że pokwitowanie benzyny z Coventry mogło wskazywać tylko na to, że Black był tam dopiero następnego dnia po zabójstwie Cardi. W odpowiedzi Toby Hedward przesłuchał kolegę Blacka, który potwierdził, że firma nie realizowała dostaw do Coventry na początku lat 80. Aby dodatkowo wesprzeć oskarżenie, patolog sądowy Nathaniel Carey wskazał podobieństwa między sprawami Cardi a Sary Harper. Carey zeznał, że okoliczności śmierci dwóch dziewczynek były niezwykle podobne, a obrażenia sugerowały, że obie żyły, choć prawdopodobnie były nieprzytomne, kiedy ich ciała zostały umieszczone w wodzie. Przed wydaniem ostatecznego wyroku sędzia Weatherup powiedział Blackowi: twoja zbrodnia była szczególnie poważna, poddałeś bezbronne dziecko niewybaczalnemu terrorowi i odebrałeś jej życie. Obrońca Blacka nie wnosił o złagodzenie kary. 27 października w czwartek Ronald Weatherup ogłosił werdykt ławy przysięgłych w sądzie koronnym w Armagh. Dożywocie. Black nie okazywał żadnych emocji. Gdy został wyprowadzony, matka Jennifer, Pat i niektórzy przysięgli rozpłakali się. Ojciec Jennifer powiedział: przez ostatnie 6 tygodni musieliśmy znosić i słuchać, jak Robert Black porwał, wykorzystał seksualnie i zamordował naszą córkę. Zostaliśmy skonfrontowani z okropnością jej ostatnich kilku godzin i tego, co musiała cierpieć, i to było naprawdę okropne. Detektyw nadinspektor Raymond Murray, który przez 9 lat prowadził śledztwo w sprawie śmierci Jennifer, powiedział: nikt z nas nie może sobie wyobrazić, co wycierpieli rodzice przez ostatnie 30 lat i podczas ostatnich tygodni tego procesu, kiedy ponownie omawiano przerażające wydarzenia z sierpnia 1981 roku. Policja uważa, że Black popełnił więcej morderstw niż 4, za które został skazany, a prawdziwa liczba zabitych przez niego ofiar wynosiła co najmniej 8. W lipcu 1994 roku w Newcastle odbyło się spotkanie detektywów z 6 sił policyjnych biorących udział w ogólnokrajowej obławie na Blacka w celu rozważenia możliwości jego udziału w podobnych niewyjaśnionych zaginięciach i morderstwach dzieci. Podczas spotkania oceniono dowody zebrane przez śledczych, aby ustalić, czy Black zabił inne dzieci. W 2008 roku prokuratura koronna stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów, aby oskarżyć Blacka o dalsze morderstwa. Black został powiązany z 14 kolejnymi morderstwami i zaginięciami dzieci w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Europie kontynentalnej popełnionych w latach 1968-1989. Wśród potencjalnych ofiar w Wielkiej Brytanii wymienia się 13-letnią April Fab, ostatnio widzianą 8 kwietnia 1969 roku. Była w drodze na rowerze z Meton do siostry w Raton w Norfolk. Ciała nigdy nie znaleziono. 9-latkę Christine Markham ze Scunthorpe. Zaginęła 21 maja 1973 roku w drodze do szkoły. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Black był przesłuchiwany w jej sprawie w 2004 roku. 13-letnią Jeanette Tate, porwaną 19 sierpnia 1978 roku w Aylesbury, hrabstwo Devon. Ciała nie znaleziono. Black dokonał wielu dostaw w południowo-zachodniej Anglii w 1978 roku. Policja Devon i Cornwall miała przedłożyć nowe akta do prokuratury, domagając się formalnych zarzutów uprowadzenia i morderstwa w związku z tą sprawą. Black zmarł w tym czasie. 14-letnia Susan Lawrence, ostatnio widziana 28 lipca 1979 roku w Harold Hill w północno-wschodnim Londynie. Ciała nie znaleziono. Nazwisko zostało dodane do listy możliwych ofiar Blacka w lipcu 1994 roku. Jej sprawa była również związana z Peterem Tobinem. 14-letnia Patricia Morris,
zniknęła 16 czerwca 1980 roku. Ciało zostało znalezione w Hounslow Heath 2 dni po zniknięciu. Została uduszona, ale nie była zgwałcona. Chociaż Levi Belfield twierdzi, że zamordował Morris, w chwili jej śmierci miał zaledwie 12 lat, a policja wątpi w jego sprawstwo. Pamela Hasty, lat 16, zaginęła 4 listopada 1981 roku. Znaleziona posiniaczona i uduszona w Johnstown w Renfrewshire w listopadzie 1981 roku. Naoczny świadek twierdził stanowczo, że widział mężczyznę pasującego do opisu Blacka, uciekającego z miejsca zbrodni, ale policja nie wierzy, że Black był w pobliżu Renfrewshire w czasie morderstwa. 6-letnia Mary Boyle, uczennica z Kincaslack w Irlandii, zaginęła 18 marca 1977 roku podczas wizyty u dziadków w Ballyshannon. Wiadomo, że Black przebywał w hrabstwie Donegal w momencie zniknięcia Boyle. Ciała nigdy nie odnaleziono. Poza terenem Zjednoczonego Królestwa z Blackiem powiązano dodatkowo sprawy. 10-letniej Silke Garben, uczennicy z Detmold w Niemczech, która zniknęła w drodze na wizytę u dentysty 20 czerwca 1985 roku. Jej ciało zostało znalezione w strumieniu niedaleko jej domu dzień po zniknięciu. Garben została brutalnie wykorzystana seksualnie i uduszona, chociaż zmarła w wyniku utonięcia. Wiadomo, że Black dostarczał plakaty do tamtejszej bazy armii brytyjskiej w dniu zniknięcia Garben. 11 maja 1989 roku zaginęła 11-letnia Ramona Herling, ostatnio widziana w drodze do kompleksu pływackiego zaledwie 500 metrów od jej domu w mieście Bad Driburg w Niemczech. Ciała nigdy nie odnaleziono. 7-letnia Cheryl Morien zniknęła 5 sierpnia 1986 roku w holenderskim mieście Ijmuiden. Ciała nie odnaleziono. Black regularnie jeździł do pobliskiego Amsterdamu po zakup dziecięcej pornografii. Jego sprawstwo uważane jest za wysoce prawdopodobne. 10-letnia Virginie Delma została uprowadzona z Neuilly-sur-Marne we Francji 5 maja 1987 roku. Jej nagie ciało znaleziono 9 października w paryskim sadzie. Została uduszona. Stopień rozkładu uniemożliwił określenie, czy była też zgwałcona. Black dokonał kilku dostaw w Paryżu i okolicach w dniu jej zniknięcia. 30 maja 1987 roku na przedmieściach Paryża Malakoff odnaleziono ciało 10-letniej Emmy Gridhary. Została zgwałcona i uduszona. Wiadomo, że Black regularnie podróżował drogą, przy której odkryto zwłoki, podczas dostaw do północnej Francji. 7-letnia Perrine Vigneron zniknęła 3 czerwca 1987 roku w drodze do Buller we Francji. Znaleziono ją uduszoną 27 czerwca na polu rzepaków Shell. W Buller widziano białą furgonetkę w dniu zniknięcia dziewczynki. 9-letnią Sabine Dumont, uczennicę z Paryża, ostatni raz widziano żywą w Beaver 27 czerwca 1987 roku. Zwłoki ze śladami uduszenia i napastowania znaleziono następnego dnia w gminie Vuelon. Black został uznany za głównego podejrzanego o zabójstwo Dumont w 2011 roku. W różnych źródłach pojawiają się jeszcze nazwiska 16-letniej Colette Aram z Nottingham, zaginionej w 1983 roku, Marion Crofts, która zniknęła w 1990 roku, oraz Lizzy Hessian, zaginionej w tym samym roku. Nie udało się nam jednak ustalić bliższych szczegółów dotyczących tych ofiar. Black zmarł na atak serca w wieku 68 lat w więzieniu o zaostrzonym rygorze Mahabery w hrabstwie Antrim w dniu 12 stycznia 2016 roku. Lekarze orzekli, że przyczyną śmierci był jego wiek, palenie tytoniu i dieta, nadciśnienie, przebyty udar i cukrzyca. Jego ciało zostało poddane kremacji w krematorium Roselawn pod Belfastem w dniu 29 stycznia. Na nabożeństwie nie było żadnej rodziny ani przyjaciół. Koroner Patrick McGergan z Belfastu powiedział, że żaden z członków rodziny nie zgłosił się. 9 miesięcy wysiłków koronera w Irlandii Północnej w celu znalezienia krewnych zmarłego szkockiego przestępcy nie powiodło się. W krótkim nabożeństwie prezbiteriański kapelan, wielebny Rodney Cameron, przeczytał fragment psalmu 90. Prochy Blacka zostały rozrzucone na morzu w lutym 2016 roku. Nie sposób oczywiście usprawiedliwiać czynów tak potwornych i złych, ale należy jednak dostrzec, w jak oczywisty sposób wypaczone dzieciństwo i rozwój oraz doznane krzywdy i upokorzenia stworzyły potwora w ludzkiej skórze.
Psychiatra sądowy Richard Badcock w programie Making a Monster mówił: to, co chciał przeboleć, to to, jak bardzo źle był traktowany na różnych etapach życia. Czy z dumą opisałby siebie jako seryjnego mordercę? Nie, opisałby siebie jako nieszczęsną ofiarę życia. Dr Eric Cullen, psycholog sądowy, powiedział: nie był potworem. Był wytworem tego konkretnego życia. Nie mógł zostać uleczony. To było w jego naturze. Tym właśnie był. Eksperci doszli również do wniosku, że gdyby nie został schwytany, z pewnością zabiłby znacznie więcej osób. Być może nigdy nie dowiemy się już, ile ofiar w rzeczywistości miał na koncie Robert Black. Tajemnicę zabrał do grobu.